zaledwie rok później wiedział już, że nie ma skuteczniejszej metody podrywu niż solidny chwyt za pośladki. Nie boisz się, że taki podryw to może zakończyć się siarczystym policzkiem? Nie boję się, nie boję się, dziewczynom podobam się, one lubią to jak się złapię za tyłek. Nie boję się, nie boję się, dziewczynom podobam się i każda by chciała ze mną być. Kiedy miałem 11 lat, to zacząłem takie coś. Zobaczyłem taką pierwszą ładną dziewczynę, że wsiś na te piersi, że ma pani tyłek. No i podeszłem do niej, ona się ucieszyła. Wzięła mój numer telefonu, zaczęliśmy pisać SMS-y. Spotkali na kolanie, osmyrałem ją po brzuszku, zapalałem ją za nogę. Potem jechałem coraz wyżej. Nie boję się, nie boję się, dziewczynom podobam się, one lubią to jak się złapię za tyłek. Nie boję się, nie boję się, dziewczynom podobam się i każda by chciała ze mną być. Takie maszyny to się nie dotyka, ja wybieram tylko takie dwie ładne. Takie maszczury to się nie dotyka, ja wybieram tylko takie dwie pary ładne. On jest znajoma, ja za tyłek łapię cię, kiedy tankujesz tu, obierasz ziemniaki. On jest znajoma, ja uwielbiam łapać cię, gdy biegniesz po schodach lub korzystasz z windy. Czy twoja dziewczyna, ona wie, że łapiesz za pupek inne dziewczyny? Czy twoja dziewczyna, ona wie, że łapiesz za pupek inne dziewczyny? Nie. No się zdziwi. Nie boję się, nie boję się, dziewczynom podobam się, one lubią to jak się złapię za tyłek. Nie boję się, nie boję się, dziewczynom podobam się i każda by chciała ze mną być. Nie boję się, nie boję się, nie boję się, one lubią to jak się złapię za tyłek. Nie boję się, nie boję się, nie boję się. Chyba jesteś najlepszy. Yes.